Czy zastanawiałeś się kiedyś, jaka jest najlepsza inwestycja na świecie? Taka, która cały czas od niepamiętnych czasów przynosi najszybsze zwroty kapitału w najkrótszym czasie. Jak myślisz, co to może być? Czy są to akcje, waluty, może założenie własnego biznesu, a może złoto albo ropa? Są dwie takie inwestycje. Jeżeli masz jakiś pomysł, co to może być, to włącz pauzę i napisz o tym w komentarzu. Tą drugą, znacznie mniej oczywistą, zostawię na koniec, a tą pierwszą, najlepszą inwestycją jest... Gotowy? Nie, niestety nie zgadłeś. To nie jest pompka do penisa, ani sztuczny biust. Te rzeczy są dopiero na drugim i trzecim miejscu. Najlepszą inwestycją jesteś ty sam, a dokładniej twój umysł i ciało. I często są to zupełnie nieodkryte inwestycje. Jeżeli chcesz założyć własny biznes, to najlepszą inwestycją na początek nie będzie od razu kupienie sprzętu i zatrudnienie ludzi, ale zdobycie wiedzy na temat tego, jak biznes prowadzić i jak radzić sobie z najważniejszymi jego częściami. Jeżeli chcesz naprawić relacje z mężem lub żoną, to ciągłe staranie się, zwłaszcza jednostronne, może tylko pogorszyć sprawę. Odpowiedź? Więcej wiedzy o relacjach. To tylko dwa proste przykłady, ale możliwości są praktycznie nieskończone i niemal każda nowo zdobyta wiedza czy umiejętność automatycznie przekłada się na wyższą jakość życia. Dlaczego w takim razie ludzie tak mało inwestują w siebie? Zobacz 5 najczęstszych powodów. 1. Jeżeli przeszedłeś przez nasz system edukacji, to już się przyzwyczaiłeś, że wiedza w dużej mierze nie przekłada się na żadne konkretne korzyści. Może i kiedyś wiedziałeś, jak rozmnażają się drożdże i jaka jest stolica Burundi, ale żadnych bezpośrednich korzyści z tego nie ma. Gdybyś od dziecka uczył się tego, jak zwiększać swoją efektywność, skupienie, jak uodpornić się na stres, to miałbyś do tego inne podejście. 2. Zamienianie czasu na pieniądze na pozór jest łatwiejsze. Idziesz do pracy i dostajesz kasę. Kiedy swój czas zamieniasz na umiejętności, sprawa nie jest już taka oczywista. Często efekty nie są widoczne na pierwszy rzut oka i wymagają wytrwałości. Tylko ci, którzy najwięcej się uczą, w dłuższej perspektywie zrobią najlepsze biznesy albo będą pracować na najwyższych stanowiskach. Nawet ci, którym się poszczęściło i dostali jakąś dobrą posadę po znajomości, nie utrzymają się tam długo, ani tym bardziej nie awansują, jeżeli nie wykażą się umiejętnościami, a te niestety na drzewach nie rosną. Poza tym nawet robienie sobie znajomości też wymaga umiejętności, w tym przypadku komunikacyjnych. 3. Nie wiesz, w co inwestować swój czas. Niektóre inwestycje są proste. Robisz dobry kurs na instruktora siłowni i od razu możesz szukać pracy. Ale takie rzeczy jak codzienne czytanie książek, medytacja, nauka szybkiego czytania, języków obcych, żonglowania, ćwiczenia fizyczne, rozwiązywanie zagadek i tak dalej nie przynoszą bezpośrednich efektów natychmiast. Dlatego nie jest tak łatwo wybrać to, w co inwestować czas. A przecież przeglądanie obrazków w internecie jest tak kuszące, takie proste, serial taki angażujący, codzienne piwko takie smaczne. No i pan Zdzisław rekomenduje tę inwestycję. 4. Od dziecka uczymy się fatalnych nawyków. Przez większość dnia działamy na autopilocie. Trudno zrezygnować z tego, co robiliśmy codziennie przez tyle lat. To wymaga wysiłku i czegoś jeszcze. Czegoś potwornego, czegoś, czego jako społeczeństwo nienawidzimy. Czyli zmiany myślenia. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do patrzenia na czas jak na walutę. Może mówimy sobie czasem, czas to pieniądz, ale zupełnie tak tego nie postrzegamy. Gdyby ktoś ci kazał zapłacić za oglądanie filmów w telewizji 100 zł, to pewnie byś go wyśmiał. Ale zapłacić swoim czasem, albo inaczej swoim życiem? Luz, pewnie, nie ma problemu. I tak nie mam co z nim zrobić. 5. Mamy nieskuteczne strategie motywowania się. Nawet jeżeli należysz do tej nielicznej grupy ludzi, którzy dostrzegają potrzebę zmian i stwierdzasz: okej, biorę się za siebie i wszystko zmieniam, to masz niewielkie szanse na powodzenie.
Drastyczna zmiana stylu życia najczęściej jest nieskuteczna, dlatego warto zacząć od zapoznania się ze strategiami tego, jak wprowadzać trwałe zmiany w swoim życiu i pokonywać wszystkie przeszkody po drodze, bo takie niewątpliwie prędzej czy później się pojawią. W tym celu polecam swój najnowszy kurs Rok Zmian, gdzie tylko za złotówkę dostaniesz naprawdę sporo wiedzy. Znajdziesz go na stronie rokzmian.pl. Mam nadzieję, że to nagranie zmieniło trochę perspektywę patrzenia na to, co robisz ze swoim czasem i dało Ci jakąś iskrę motywacji do tego, żeby zacząć inwestować w siebie, bo taki właśnie był mój cel. Przyszła też w końcu pora na to, żebym powiedział, jaka jest ta druga inwestycja, której wspomniałem na początku, która absolutnie nic nie kosztuje, nie wymaga prawie w ogóle czasu, która da Ci górę motywacji, lepsze relacje i oczywiście splendor i pieniądze. A jest to kliknięcie tego guzika subskrypcji, jeżeli jeszcze jakimś cudem tego nie zrobiłeś. Dzięki za uwagę i do następnej niedzieli. Robert Marchew.